Pogoda w Polsce coraz groźniejsza. Prognozy do 2050 roku. Witajcie! Pogoda w Polsce z roku na rok staje się coraz bardziej kapryśna, a zarazem nieprzewidywalna. W tym roku mieliśmy już nawet do czynienia ze śniegiem i burzą jednocześnie, a dosłownie tworząc ten materiał w ciągu kilku ostatnich dni, niemal cały kraj otrzymał alerty RCB z uwagi na bardzo silny wiatr, dochodzący do 150 km na godzinę. Bardzo dobrze skalę tego zjawiska oddają nagrania z polskich Tatr. To wszystko ze względu na wichurę Nadię, która do Polski przywędrowała z Norwegii. Połamane drzewa, uszkodzone linie energetyczne, zniszczone samochody i zerwane elewacje, w tym także jedna ofiara śmiertelna i kilkoro rannych. Strażacy interweniowali już ponad 13 tysięcy razy, a bez prądu było ponad 500 000 odbiorców. Do godziny 14 Straż Pożarna w województwie śląskim interweniowała już prawie 900 razy. Głównie to są działania związane z usuwaniem drzew, przewróconych konarów, uszkodzonych elewacji budynków, a również zabezpieczanie dachów uszkodzonych. Jednak to prawdopodobnie nic w porównaniu z tym, co czeka nas w najbliższych latach. Ale nie jesteśmy tutaj odosobnieni, bowiem to samo można zaobserwować także w innych częściach Europy. Turcję i Grecję przykryła gruba warstwa śniegu, blokując ruch i skutkując paraliżem komunikacyjnym w postaci kilkudziesięciokilometrowych korków, na przykład w tureckim Stambule, czy też trąbami wodnymi w basenie Morza Śródziemnego. We were all trying to move our cars forward, inch by inch, but we couldn't. Then I got stuck here, all night. Co ciekawe, śnieg pojawił się także na Saharze, a konkretnie w Algierii, gdzie temperatura w tej części Afryki spadła kilka stopni poniżej zera. BBC pisze, że opady śniegu występowały na Saharze w latach 1979-2016, 2017-2018, 2021 czy teraz w 2022 roku. Więc jak sami widzicie, na osi czasu intensyfikacja tego zjawiska w ostatnich latach jest dość nietypowa. I choć wielu krytykuje istnienie globalnego ocieplenia z uwagi na czynniki ludzkie, tak ja w tym odcinku nie mam zamiaru skupiać się nad tym, po czyjej konkretnie stronie leży wina, lecz na tym, co faktycznie pokazują nam dane z ostatnich lat. Czego mniej więcej możemy się spodziewać w następnych latach. Dlatego w dzisiejszym materiale na podstawie nagrań, analiz i badań naukowych postaram Wam się przybliżyć, jak będzie wyglądał klimat Polski do 2050 roku. Jakie nowe zagrożenia nas czekają? Czy w tym roku dojdzie w Polsce do wielkiej powodzi jak rok temu w Niemczech? I jak te zmiany mogą wpłynąć na nasze życie? O ile do nich faktycznie dojdzie. Oraz dodatkowo przyjrzymy się najbardziej ekstremalnym dotychczasowym zjawiskom pogodowym w Polsce. Tak więc nie pozostało mi nic innego, jak zaprosić Was na moją kolejną analizę i życzę Wam do tego miłego seansu. Zanim zaczniemy, chciałbym Wam podziękować za to, że bierzecie udział w mojej licytacji na WOŚP, gdzie sam osobiście do osoby, która wygra, dowiozę moją planszówkę i ramkę wybranego przez Was miasta. Pamiętajcie, że warto pomagać, bo dobro wraca. Link będziecie mieli w opisie. Natomiast co do moich planszówek, po tym jak wszystkie kilka tysięcy wykupiliście na święta, właśnie wróciły do mojego sklepu. Oczywiście mogą pojawiać się i znikać, ponieważ ciągle je składamy oraz produkujemy, ale przynajmniej już częściowo są dostępne. Link znajdziecie w opisie. Także jeśli lubicie gry geostrategiczne, gdzie sami możecie decydować o wojnach i losie świata, to planszówka jest zdecydowanie dla Was. Na mojej stronie globalista.pl znajdziecie też drewniane, ozdobne ramki do domu, a za niedługo także inne produkty. W połowie lutego wychodzi moja długo wyczekiwana przez Was gra mobilna multiplayer na iOS i Androida, więc róbcie już miejsce na telefonie. W wolnej chwili po newsy ze świata, w tym także z Ukrainy i z tego co dla Was robię, zapraszam na mojego Instagrama, który wyświetla Wam się na ekranie oraz link jest w opisie. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje i już za chwilę spełni się moje kolejne marzenie, czyli 500 000 widzów. To już naprawdę jest od Was wielkie wsparcie, więc jeszcze raz dzięki. Co do polskiej działki na Pacyfiku, to będzie w środę, ponieważ chciałem jeszcze ten odcinek nieco dopieścić. Mam nadzieję, że się nie gniewacie. No dobrze, czas już wracać do materiału. Mieszkam na tym terenie od 50 roku.
Ale takie powodzi, owszem, były w 70-tych latach, ale taka jak obecna to jest po raz pierwszy. Woda przybiera, a w budynkach są ludzie starsi, to wszystko i nie ma możliwości, żeby coś tam robić, bo w tej chwili bez butów gumowych nie da rady wejść do żadnego mieszkania. Znaczy, mimo że budynki są dwupiętrowe, jednopiętrowe, parterowe. Największa powódź we współczesnej historii Polski nazywana jest powodzią tysiąclecia. Miała miejsce w lipcu 1997 roku. Objęła wówczas południową i zachodnią Polskę, w tym także Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię. Łącznie zginęło wówczas 114 osób, a szkody materialne liczyły blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Natomiast tylko na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów. Możecie Państwo wejść sobie tu, a potem proszę do mnie. Tu nie ma podłóg, tu nie ma, wszystko pozrywane. Tu, chodź Pan, tu jeszcze do góry. Cały mój dorobek, wszystko wpierone po prostu. 6 lat temuśmy się wprowadzili, Pani. Chodź Pani, zobaczy Pani, to jest materiał dla Was. To co oni mają, to jest nic. To, co jest na tarasie, to już jest wszystko umyte. Dotąd, jak jest tam ta lamperia, która teraz tutaj wyszła, nie? To jest myte. Do kuchni, proszę. To jest nic nieruszane jeszcze. Co już na tym? Wszystko pół dobytu na górze mają. 30 cm wody. Do kolejnej podobnej katastrofy naturalnej doszło 13 lat później, w 2010 roku. Wówczas woda zalała około 0,5 miliona i 54 tysiące hektarów w 2157 miejscowościach. Ewakuowano ponad 30 tysięcy osób, jednak po powodzi odnaleziono też 37 ciał. Straty materialne według szacunków MSWiA wyniosły ponad 10 miliardów złotych. To znaczy, no nie ma ludzi w takim, w żadnym wieku, żeby ktoś pamiętał takie taką zdarzenie. Taką sytuację w ogóle. Tak, i taką powódź. Czegoś takiego nie było nigdy. To jest coś jak potop szwedzki. To wszystko te miejscowości zalane zawsze. Tak, wszystko do samych wał, do samej wiszy. Wszystko po kolei. Co roku zjawiska ekstremalne, takie jak powodzie, podtopienia czy nawałnice, powodują ubytek w polskim PKB na poziomie do 0,4%, poinformował dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Krystian Szczepański. W ostatnich latach klimat wystawił nam rachunek na 78 miliardów złotych. To kwota niemal taka sama jak wydatki na służbę zdrowia przed pandemią w 2019 roku. I choć wielkie powodzie zdarzają się względnie rzadko, to w perspektywie ostatnich 50 lat jest ich w samej tylko Europie około dwukrotnie więcej niż w latach 1920-1970. Dobrze oddaje to też ten wykres, który obrazuje tę sytuację do 2010 roku. Jasnowidzem nie jestem i ciężko mi powiedzieć, czy w 2022 czeka nas jakaś większa powódź. Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy fakt, a konkretnie na tak zwane powodzie ekspresowe, które w przeciągu kilku godzin, a nawet minut, potrafią z uwagi na intensywne opady zalać część miasta. Ze względu na powszechną betonozę jest to zjawisko nadzwyczaj powszechne w polskich miastach i z roku na rok do tego typu zdarzeń dochodzi coraz częściej. Patrząc na to, co teraz dzieje się w Polsce, można mieć mieszane odczucia, bowiem styczeń w ciągu roku cechuje najniższa średniodobowa wartość temperatur na poziomie około minus 3,3 stopnia Celsjusza. Natomiast okazuje się, że w tym miesiącu jest to około 1 stopień na plusie w dzień i minus 2 stopnie w nocy, więc średnio dziennie, uwzględniając noc i dzień, jest to tylko minus 1 stopień. Te warunki pogodowe bezpośrednio wpływają na intensywność zjawisk atmosferycznych, jakie mają miejsce w Polsce. 17 stycznia w czasie nagłych wichur, które doprowadziły na przykład do wywrócenia się ciężarówki w Warszawie, nasz kraj był jedynym regionem w Europie, gdzie występowały burze. Natomiast dzień przed publikacją tego materiału tak wyglądała Zakopianka i wiele innych miejsc w Polsce. Nagranie z WOM na Kacprowym Wierchu pokazuje, o jak niebezpiecznych warunkach mówimy. I tak szczerze mówiąc, kiedy człowiek na to patrzy, ma poczucie dosłownie takie, jakby był na jakiejś innej planecie lub oglądał film katastroficzny. Same nagrania to jednak nie wszystko.
warto spojrzeć jeszcze na konkretne dane i obserwacje naukowe. W Polsce pod względem warunków atmosferycznych żyjemy w nieszczególnie przyjaznym miejscu. Polska leży na skraju dwóch stref klimatycznych. Jedna z nich, sięgająca od wschodu, to kontynentalna, z klimatem dość suchym, charakteryzującym się bardzo ostrą zimą i upalnym latem. Druga to oceaniczna, z pogodą deszczową, ale łagodnymi wartościami termicznymi zarówno latem, jak i zimą. Do tego dochodzą czasem fronty z północy, tak jak to ma obecnie miejsce, ale też dodatkowo z południa. Powoduje to, że nasz kraj przy uwzględnieniu geografii, czyli licznych nizin, jakie przetaczają się przez Polskę, jest nadzwyczaj podatny na intensywne, czasem ekstremalne zjawiska pogodowe. Bez wątpienia średnia dobowa wartość temperatury w Polsce faktycznie przez ostatnie 70 lat wzrosła, co doskonale pokazuje nagranie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w którym przedstawione są dokładne dane zbierane przez nasze instytucje państwowe co do wartości rejestrowanych temperatur. Różnica, jak sami widzicie, jest widoczna i nie sposób jej jakkolwiek podważyć. Wprawdzie nie wiemy, czy to tylko chwilowa anomalia i czy coś takiego miało już w historii wcześniej miejsce. Ciężko też jednoznacznie ocenić, co ma na to największy wpływ, ale tutaj odsyłam Was do publikacji naukowych, ponieważ mogą to być zarówno gazy cieplarniane produkowane przez człowieka, jak i wiele innych czynników, takich jak na przykład erupcja wulkanu Tonga, po której ślad widoczny jest z kosmosu. A oprócz tego jest też nagranie ukazujące ilość gazów cieplarnianych, jakie się tam wydostały. Nie mogę więc Wam tutaj narzucać konkretnej, wymuszonej narracji, a każde z Was ma własny rozum i dostęp do wiedzy, więc może dokonać osobistej analizy. To, co może nas czekać w najbliższych latach, doskonale oddaje przykład czeskiego tornada w 2021 roku. Było to najbardziej zabójcze tornado w Europie od 2001 roku, bowiem w jego wyniku zginęło 6 osób, a 200 zostało rannych. Było to najprawdopodobniej najsilniejsze tornado w historii tego kraju. Jego intensywność szacowana jest na F3 lub F4 w skali Fujity. All of our belongings are scattered everywhere. The tornado smashed all the windows and took everything. It was like a war zone. Everything was spinning around and flying in the air. It took our roof away. Dla nas ten problem wcale nie jest tak odległy, jak mogłoby się wydawać. I tak, w naszym kraju tornada są względnie często rejestrowane i jedno z ich największych zgromadzeń występuje właśnie w Europie Środkowej, w tym m.in. w Polsce. I choć jeszcze nie są aż tak silne, ten wykres ilustrujący ich większą intensywność powoduje, że mamy powody do obaw. I niemal pewne jest to, że tornado takie jak w Czechach, w Polsce też się pojawi. Do najbardziej zagrożonych obszarów wliczają się właśnie te tereny, które teraz Wam pokazuję. Polscy naukowcy w ramach projektu Klimada opracowali scenariusz klimatyczny dla Polski w XXI wieku. Badaniami zajęli się eksperci z dziedzin takich jak klimatologia, hydrologia, rolnictwo, budownictwo, transport czy turystyka. Między innymi z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wywnioskowali oni, że średnia roczna temperatura w Polsce w latach 1981-1990 wyniosła 7,8 stopnia Celsjusza. W latach 1991-2000 zdążyła wzrosnąć do 8 stopni. W latach 2001-2010 było to już 8,2 stopnia, a w 2010 do 2020 aż 8,6 stopnia. Natomiast przyszłe prognozy nie wyglądają optymistycznie, bowiem w latach 2041-2050 średnia temperatura roczna wzrośnie do 9,3 stopnia Celsjusza. W latach 2061-2070 podniesie się do ponad 10 stopni, a w latach 2071-2090 do 10,6 stopnia Celsjusza. Dużą różnicę widać także w liczbie dni z temperaturą minimalną poniżej 0 stopni Celsjusza. W latach 1971-1980 takich dni było 114, w latach 2011-2020 już 97, w latach 2041-2050 prognozuje się spadek do 82 dni, a w latach 2071-2090 już do zaledwie 65 dni. Tym samym po 2050 roku możemy w Polsce spodziewać się dużo groźniejszych i bardziej
bardziej intensywnych tornad, susz regularnie nawiedzających nasz kraj i niszczących rolnictwo, co doskonale pokazują mapy pożarów z ostatnich lat, do tego licznych, niespodziewanych powodzi, czy też zjawisk dużo groźniejszych niż te, które ostatnio obserwowaliśmy w postaci wichury Nadii. Chociaż zima może być łagodniejsza, tak z uwagi na nasze położenie będą pojawiać się dni z nagłymi śnieżycami i dość niskimi temperaturami, a w trakcie zmiany pogody intensywne opady gradu. Bardzo wymownym argumentem jest też kadr z francuskiego filmu naukowego wyprodukowanego w 2014 roku. Przedstawione na nim ekstremalne temperatury, które miały pojawić się w 2050 roku, termometry pokazały już w 2020, a sama fotografia stała się wiralem w mediach społecznościowych. I choć nasza polska wersja pogodowa, przedstawiona przez Jarosława Kreta w 2056 roku, jest mocno na wyrost, a nawet abstrakcyjna. Zapraszam więc na prognozę pogody na początek jesiennego, listopadowego, świątecznego weekendu 2056 roku. Kończą się upalne dni i zbliżają się chyba najcięższe w tym roku dni ciężkiej próby. Za sprawą niżu norweskiego nad Bałtyk dotarł potężny cyklon, w którym prędkość wiatru przy powierzchni wody może dochodzić nawet do 300 km na godzinę. Ulewne deszcze towarzyszące cyklonowi spowodują zalanie i podtopienie dużej części północno-środkowej Polski. Grad towarzyszący ulewnym deszczom dopełni zniszczeń właśnie na Żuławach, Kaszubach i Warmii. Ponadto bardzo wysokie, nawet 30-metrowe fale zaleją wszystkie tereny nadbrzeżne. W związku z tą sytuacją nie mogę przewidzieć, kiedy będzie następna prognoza pogody. Nasz ośrodek multimedialny jest w planach ewakuacji. Żegnam Państwa. Tak mimo wszystko statystyki mówią jedno. Coś faktycznie się dzieje. I jeśli ten trend się utrzyma, mniej więcej tego typu zjawisk jak na tej mapie możemy spodziewać się po 2050 roku w Polsce. Więc tak, nie brzmi to najlepiej i nie wiem, co się będzie działo z pogodą w Polsce w najbliższych latach. A chyba najlepsze, co możemy zrobić, to bacznie się temu przyglądać i dokonać własnej analizy opartej o wypowiedzi naukowych autorytetów. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.